Sport należy do takich dziedzin życia, które pokazuje się w sposób niezwykle trudny. Jeśli pojawiają się gdziekolwiek muzea historii sportu, to przed muzealnikami stoi niezwykle trudne pytanie, jak pokazać sport. Można byłoby myśleć o tym, co jest, co można byłoby nazwać w ogromnym skrócie artefaktem sportowym. Więc można było pokazywać sport, sportowy sprzęt, bo on się zmienia. Ale nie wiem, czy buty piłkarskie z lat 30. byłyby wywoływały emocje inne niż te, które byłyby właściwe użytkownikowi tych butów. Zdaje się, że emocji wśród kibiców te buty wielkie by nie wzbudzały. Wobec tego zdecydowaliśmy o tym, że takim trwałym elementem funkcjonowania sportu we wspólnocie, jakim jest miasto, były plakaty sportowe, które w miarę regularnie pojawiały się na ulicach i informowały o wydarzeniu, na którym spotykało się ludzi dużo więcej niż zwolenników poszczególnych butów piłkarskich. Te afisze nie są niczym estetycznym i ocena tego materiału z tej właśnie perspektywy wychodzi dosyć blado. Powiedzielibyśmy, że one są schematyczne, wedle określonych form prezentowane, przynoszą poniekąd standardowe informacje. Ale jeśli się przyjrzeć temu materiałowi, który prezentujemy na wystawie, co ważne, pokazywanej w anturażu jak najbardziej sportowym, bo to nie galeria sztuki, a właśnie nowy stadion Arena Lublin stał się miejscem tej ekspozycji. Pokazujemy tam, że te wszystkie materiały mają swoje cechy specyficzne. Afisze sportowe z okresu międzywojnia w dużo większym stopniu dbały o swoją estetykę, pokazywały też różnorodność różnego rodzaju wydarzeń sportowych i całą otoczkę, która właśnie z punktu widzenia widzów była ważna. Oto te informacje ogłaszają wszem i wobec, że na meczu będzie grała wojskowa orkiestra, że studenci, a byli przecież w okresie międzywojennym studenci w Lublinie, płacą dużo mniej, że żołnierze służby zasadniczej wpuszczani są za darmo, a zatem promuje się określone postawy i zachowania. Te informacje są cenne, a cenniejsze tym bardziej, że gdybyśmy poczynili jakąś refleksję nad charakterystyką zasobu źródeł, za pomocą których można badać historię sportu, to powiedzielibyśmy, że żadnej takiej informacji lekceważyć nie możemy. Poszukiwania w archiwach nacelowane, ukierunkowane na poszukiwanie informacji o historii sportu mogą się okazywać mało efektywne. Dlatego, że sport traktowany marginalnie w życiu publicznym nie doczekał się ani osobnych teczek w archiwach publicznych, ani szczególnego zainteresowania także, jeśli chodzi o media. To, co w prasie tej informującej o wydarzeniach codziennych się zachowało, często jest tym podstawowym zrębem informacji, z której może korzystać historia. Nie można zatem tychże afiszów do końca lekceważyć. Nie tylko afisze są prezentowane na tychże naszych przedsięwzięciach wystawowych, także plakaty sportowe, te o wybitnie lubelskiej proweniencji i one zasługują na uwagę o tyle, że są sygnałem wydarzeń innych niż te o takim bardzo lokalnym wymiarze. Dlatego, że plakaty, jeśli chodzi o funkcjonowanie tej logistyki sportowej, pojawiały się wówczas, kiedy mieliśmy do czynienia w Lublinie z wydarzeniami o charakterze ponadregionalnym, ogólnopolskim, kiedy pojawiały się wydarzenia związane ze spotkaniami sportowymi międzynarodowymi bądź zawodami klasy mistrzowskiej, prawda? Lublin nie obfitował w tego typu wydarzenia, stąd i pewnie niewielka obecność tychże plakatów. One plastycznie są dużo bardziej interesujące niż owe afisze, choć przyznam zupełnie szczerze, że dostarczają historykowi mniej informacji. Rzeczą dosyć ciekawą jest to, że na tych afiszach pojawiały się te podstawowe zupełnie informacje, bo to jest przecież taki kanon tego afiszu. Afisz odpowiadał na pytanie, kto, gdzie i kiedy. To mimo tej suchości i schematyczności informacji widziałem reakcje zwiedzających, oglądających te afisze, które wywoływały określone emocje. Oto ludzie zatrzymywali się przed plakatem, który informował o jakimś meczu Motoru Lublin z inną, wybitną wówczas pierwszoligową drużyną i ludzie reagowali w ten sposób, że oto byłem na tym meczu, prawda?
prawda? Że pamiętam, że ten mecz wzbudził ogromne zainteresowanie, bo stadion przy Alejach Zygmuntowskich pękał w szwach. O taki rodzaj reakcji nam chodzi.